świętego Pana. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Kochani uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej. Witam was w szczególnym miejscu na katechezie podsumowującej. To wszystko, co się działo przez te 10 miesięcy, ten czas dwóch katechez w tygodniu, czyli 45 plus 45, 90, półtora godziny w tygodniu naszych spotkań. Ale nie tylko w klasie, bo i na korytarzu, i w wielu innych miejscach, i w parafiach. O co chodziło? Po co to wszystko było? Czy to był czas stracony? Czy to był czas, który zyskaliśmy? Jak myślisz? No ja jestem przekonany, że to nie był czas stracony. Cel taki był jeden najważniejszy, wiele razy mówiłem, żeby między Panem Jezusem a Tobą była bliskość. Między Jezusem a człowiekiem było blisko. By ta więź była więzią przyjaźni. A nie, żeby między człowiekiem a Bogiem była taka ogromna przepaść, by Bóg był nam nieznany, obcy, który nas nie interesuje, że nie dopuszczamy Go do swojego życia i tak dalej. To był cel. Zaprzyjaźnić się z Jezusem, oddawać Mu swoje życie. Oczywiście każdy w jakiś sposób, jeśli tylko chciał, to się w jego sercu mogło dokonać, u każdego to się mogło dokonać. Mówię, jeśli tylko chciał. Bo Pan Jezus, gdy powoływał swoich uczniów, a was też powołuje, to nie mówił, wiesz co, ty musisz iść za mną. Musisz. Nie. Jezus mówił, jeśli chcesz, apeluję do twojej wolności. Chcesz, to idź za mną. Nie chcesz, to nie pójdziesz. Dziękuję wam za to, że daliście pozytywną odpowiedź, że chcecie. Dziękuję wam za to, że przychodziliście na lekcje religii. Dziękuję waszym rodzicom, że was posłali. Czy powiem, ale to oczywiste. No tak, choć nie musieliście chodzić na lekcje religii. Gdyby wasi rodzice zdecydowali inaczej. Ja się cieszę, jestem z każdym z was dumny, zadowolony, że mogliśmy się spotkać, że mogła być ta przestrzeń oddziaływania. Jak wyglądała lekcja religii? A, różne były, prawda? Różne były lekcje w szkole i teraz lekcje online. I były nagrania, jakieś prezentacje. Najważniejsze było słowo. Nie moje słowo, nie moja nauka. Ja nie wymyślałem sobie tego. Słowo Boże. Już na początku tłumaczyłem, że realizuje podstawę programową, która jest zatwierdzona przez Kościół katolicki. A więc weszłem w ten nurt tego, co naucza Kościół, pasterze Kościoła. Bo ja dla was byłem przede wszystkim jako pasterz. Jezus mnie posłał do was, bym wam dawał pokarm, a tym pokarmem jest słowo prawdy. Słowo prawdy. Więc było dużo słowa. Setki słów, tysiące, może nawet miliony słów. Ale to miało być słowo Boga. Bóg mówi. Bóg nam mówi o sobie, mówi w Piśmie Świętym. Mówi w tradycji Kościoła. Co mówi? No właśnie, każda klasa dostała inną porcję materiału. Mówi nam w największym skrócie o wielkiej swojej miłości. Pismo Święte jest opowiadaniem Bogu rozkochanym w człowieku. Bóg rozkochany. To jest niesamowite. Co jeszcze ważnego bym chciał wam powiedzieć? Jestem przekonany, że jeszcze możecie wzrastać.
Można swoje stopy, basta, już o, osiągnąłem wszystko i już nic nie muszę robić. Nie. Ciągle możemy wzrastać. Jesteśmy na pewnym etapie wzrostu. Już mamy jakąś historię życia z Panem Bogiem, ale jeszcze przede mną trochę tej historii. Nie możemy osiąść na laurach. Wiecie, co mówił papież do młodych? Żebyście nie siedzieli na kanapie. Takie, na kanapie siedzi leni i nic nie robi cały dzień. Nie, nie. Właśnie aktywne życie, ubrać wyczynowe buty i chodzić w życiu po szczytach. Taki plastyczny obraz, że potrzeba opuścić, jak to się ładnie mówi, swoją strefę komfortu i podjąć pewne ryzyko. Jakie ryzyko? A no właśnie, moja wiara ma być świadectwem dla innych. Kochani, Bóg was zaprasza, byście byli świadkami. Nie wystarczy tylko wiedzieć dużo o Panu Bogu. Trzeba o Nim dać czytelne świadectwo w tym świecie. Bo tego świat oczekuje. Świadectwo o przynależności i wierności do Niego. Sama wiedza to mało. Taki ciekawy tekst w Piśmie Świętym. Tam były osoby opętane, Jezus spotyka tego człowieka, uwolnić od tego złego ducha. I ten zły duch mówi, wiemy kim jesteś. Patrzcie się, wiemy. Wiedza, ale tylko wiedza. A nic więcej. Nie ma miłości, nie ma oddania, nie ma posłuszeństwa, szacunku, tak dalej, nie. Tylko wie. Diabeł dużo wie o Bogu, ale Go nie kocha. A mamy wiedzę, ale po to, by Pana Boga kochać. I chcemy o Panu Bogu dawać świadectwo innym. To jest trudne, to wymaga odwagi. To są te szczyty, po których chodzimy. Święte, dobre życie. Pewnie nieperfekcyjne i nieidealne, takim nie będzie. Bo Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi. Wie, że upadamy. Wie pewnie, że grzeszymy. Chce nam okazywać swoje miłosierdzie. Nie opuszcza, nie rezygnuje z nas. To patrzy na nas, pewnie widzi, ale oni czasami dziadują. Ale nas nie zostawia w swoim miłosierdziu. Dobrze się mówi, patrzy słowa. Człowieka kulturalnego. Pierwsze to wybrzmiało. Dziękuję wam, bo gdy uczę religii, gdy katechizuję, to ja sam się ubogacam przez was. Nie tylko ja wam daję, ale wy mi dużo dajecie. Gdy was obserwuję, to mi dużo daje, że ta posługa jest komuś potrzebna, to mi dużo daje. Prawdę. Może też mi dało zmęczenie, tak każdemu z nas, ale dało taką wewnętrzną radość, że mogłem wziąć udział w tym pięknym dziele. I to mnie Pan Bóg zaprosił. Więc dziękuję. Drugie słowo to słowo przepraszam. No nie jestem aniołem, nie mam skrzydeł, nie widzę i aureoli jeszcze nad głową. Czyli mam pewnie jakieś swoje słabości, mogłem mieć lepszy lub gorszy dzień, mogłem się na pewno w wielu sytuacjach lepiej zachować. Mogłem być spokojniejszy, mogłem może mniej krzyknąć, cierpliwiej coś wytłumaczyć. Mogłem coś lepiej zrobić, na pewno, jestem przekonany. Ale chcę się poprawiać, chcę nad sobą pracować. A jak kogoś coś skrzywdziło ode mnie, było nie tak, to przepraszam. To jest ważne, też to chcę powiedzieć. Byśmy się widzieli, tu nad rękę podał. Sorry, przepraszam. I trzecia rzecz. Było dziękuję, przepraszam i proszę. O co ksiądz będzie prosić? Jak to o co? Byś zrobił zadanie domowe? Ksiądz będzie prosił, byś przeczytał książkę? Tak, ale w następnej klasie. Na razie cię proszę, byś przeszedł dobrze wakacje. Te wakacje nie oddaliły cię od Pana Boga, bo ten czas wolny może być czasem także jakiegoś duchowego zmagania, pokusa nie śpi. Będę sobie zrobić wakacje od Pana Boga, a sam się będę modlił na wakacjach, do kościoła będę chodził, do spowiedzi. Nie, rób sobie wakacje od Pana Boga, by nie był daleko od niego. Bóg ciebie kocha.
A ty odpowiadaj na Bożą miłość swoją miłością. Dobrze przeżyć wakacje, to także przeżyć w sposób bezpieczny. Bym was nie zobaczył we wrześniu z ręką w gipsie i rozbitą głową i z wybitymi zębami. Nie. Przeżyjcie je bezpiecznie. Zabawa, ale nie szaleństwo. Uważajcie na swoje zdrowie, na swoje życie. Tylko jedno je mamy. Tu na ziemi. Kolejna bardzo ważna sprawa, o co was proszę, byście mieli oczy otwarte, bo świat jest ciekawy. Niekoniecznie trzeba gdzieś wyjeżdżać, naprawdę. Nie trzeba jechać za granicę, czy jakieś takie dalekie wczasy w Polsce. Jak ktoś będzie, super. Ja bardzo bym chciał, byście w ogóle wiele miejsc zobaczyli. No, ale życzę wam, byście nawet wokół siebie blisko. Umiej się cieszyć tym, co jest. Idź na spacer do lasu, ja się nie mogę doczekać. Ja lubię spacerować. Lubię podróżować. Jak Sylwester plecak gdzieś się przejdę. Tak spokojnie u dnia sobie pospaceruję. Co dalej? Może jakiś sport? No ja nie jestem jakimś mistrzem sportów. Na pewno moja kondycja wymaga poprawy. I w wakacje chciałbym, by to się zmieniło. By troszeczkę więcej się poruszać. Co jeszcze? Ludzie są ciekawi, relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koledzy, rodzina, może będzie czas kogoś odwiedzić, więcej czasu z sobą spędzić. Tego wam życzę. Szczególnie pilnujcie, troszcie się o relacje ze swoją rodziną, swoimi bliskimi, swoimi rodzicami, swoim rodzeństwem. O to was proszę. I co? Słowo na drogę. Mam Pismo Święte. Psalm 130, nie zaznaczyłem, proszę chwilkę poczekać, szybko. Samo się otworzyło. No naprawdę tylko kartkę musiałem przełożyć. Ale rzeczy. Tyle stron, akurat mi się tu otworzyło, tylko kartkę musiałem jedną przełożyć, bo nie trafiłem. Chciałem wam przeczytać Psalm 131, który także mówi troszkę o odpoczynku. Posłuchajcie. Pieśń na stopniach, stoję na stopniach, teraz na górę, ale Dawida. O Panie, moje serce się nie wywyższa, ani moje oczy nie patrzą wyniośle. Nie ubiegam się o wielkość, ani o cudowność nieprzerastającą. Przeciwnie, staram się być skromny w myślach, ale duszę swoją uczę tego, co wyższe, jak niemowlę odstawione od piersi jego matki, aby na mą duszę spłynęła nagroda. Niech Izrael opiera swe nadzieje na Panu, teraz i na wieki. Życzę ci, abyś się poczuł takie niemowlę, które Pan Bóg ma w swoich ramionach, że możesz w tych rękach Pana Boga naprawdę odpocząć, że On cię potrzyma. I o to się pomódlmy modlitwą Ojcze nasz, modlitwą, której nas nauczył Jezus Chrystus. W tej modlitwie są wszystkie nasze prośby zawarte. Później błogosławieństwo i idę kuknąć, ile rozmawiałem z wami z komórką. No ale wy to kiedyś tam obejrzycie sobie. To chcę może lajka do góry zostawić, to chcę może w dół zostawić, to chcę może napisać komentarz. Dowolność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami i z duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Domyślam się, że 13,5 minuty mówiłem. 14,5.